Teraz pytanie do was. Kto z was ma ogrzewanie na gaz? Poproszę o brawka. Okej. Niewiele. A reszta co? Opolami? Ale słyszałem, że podobno zimówki palą się dłużej. Mieszkam tylko z psem. I zacząłem się naprawdę zastanawiać nad tymi oponami, bo ostatni rachunek za gaz, jaki dostałem, na 2,5 tysiąca złotych za gaz w sierpniu? Jeszcze bym zrozumiał, gdybym prowadził w garażu jakiś taki mały obóz zagłady. Hobbystycznie. Między 7 a 9 osób. Tam do 12 w weekend. Jak taki psychol, że do sąsiadów przez firanę jeszcze dzień dobry, a później Arbeit macht frei. Więc mamy 2,5 tysiąca złotych za gaz i 9% składka zdrowotna. Co miesiąc z dochodów podobno na służbę zdrowia. Więc mamy 2,5 tysiąca złotych za gaz i 9% składka zdrowotna. Jak od tych rachunków dostanę zawału, ma przyjechać po mnie pogotowie gazowe. Na sygnale. Chociaż nie wiem, jaki tam sygnał mają, chyba tylko I teraz słuchajcie, niedawno były wybory, tam wygląda na to, że coś się zmienia. Powiem wam szczerze, że niedawno doszedłem do wniosku, że w polityce chyba nie ma lepszej strony, bo lewa, prawa, wszystko jest tak samo skorumpowane, przegnito od środka, ale umówmy się, że to, co robi obecnie władza, to już jest plucie nam w mordę od poniedziałku do niedzieli, co nie? I to nie jest takie delikatne, takie tam... Nie, to jest takie... A my jak takie łajzy tylko czekamy w całej Polsce i a, dawajcie, co tam macie! A! Tak? To jeszcze uchwała z czwartku, także... I teraz, co by się nie wydarzyło w tym chorym kraju, zawsze wychodzi premier, prawda? Mateusz Morawiecki to jest najbardziej fałszywy optymista, jakiego w życiu widziałem. Z naciskiem na fałszywy, bo słuchajcie, co by się nie wydarzyło, jaki przekręt nie poszedłby pod stałem, ile pieniędzy by nie wypompowali, Mateusz Morawiecki zawsze ma genialną wymówkę. Nawet gdyby się okazało, że wszyscy w Polsce mamy HIV, Morawiecki by powiedział, że to bardzo, bardzo pozytywnie. Idziemy w dobrą stronę. Prawda? Jakby nie wiem, zwróćcie uwagę, jak on wygląda. Ma te okularki na nosie, te takie paluszki dyplomatycznie złączone i ten taki zgryz dziwny, ale lekki wylew. Mateusz Morawiecki zawsze ma genialną wymówkę. Drodzy Państwo, to nie jest tak, że Polska tonie w długach. My się w tych długach kąpiemy. My nie idziemy na dno, my nurkujemy rekreacyjnie. Z tej okazji żona ułożyła wierszyk. Polska nie tonie, Polska się pluska, cała inflacja to wina. Putina, wieśniaki. Wiadomo, że Tuska. Ale słuchajcie, niedawno hit to was zniszczy. Niedawno Morawiecki poleciał na Węgry, żeby, uwaga, namawiać Wiktora Orbana na praworządność. Tak, kurwa, co to było? Już jest taki szczyt obudy. Morawiecki uczący Węgrów praworządności. To jak Andrzej Duda uczący Anglików angielskiego. To jest jak Donald Tusk nagle wymawiający Eryk Uływa. To jest niemożliwe. I teraz powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że od jakiegoś czasu każdy następny prezydent jest coraz bardziej zjebany. Każdy następny jest coraz dziwniejszy, prawda? Jakby sami ich podobno wybieramy, ale wytłumaczcie mi jedną rzecz, bo mówiło się kiedyś, że Kwaśniewski, że alkoholik, ale potem Komorowski, sprzedawczyk, Kaczyński, że kopia kogoś innego. Duda? A zobaczycie, że niedługo dojdzie do tego, że będziemy mówić: panie prezydencie, co robimy? I będzie mbula. Masakra. Tak samo, słuchajcie, Ziobro chce zlikwidować rozwody w Polsce. Zlikwidować, to nie jest żart. Bardzo bym chciał, ale jednak, naprawdę, słuchajcie, jeżeli ktoś z was planuje się pobrać w kraju, to radziłbym przed Sylwestrem. Bo po fajerwerkach może dojść do tego, że będziecie stać na ślubnym kobiercu i będziecie czekać na księdza. Ale zamiast księdza wyjdzie sędzia z tymi lokami i powie: no, tymczasem skazuję was na dożywocie. Brawo, możemy pocałować żonę, albo od razu jej wyjebać. Nic z tym nie zrobi. Mpule, mpule.
Słuchajcie, jak kredyty dojechały moich znajomych? Do tego stopnia, że moi znajomi nie chcą mieć dzieci. W ogóle nie interesuje ich macierzyństwo. Wyjątkiem jest jeden kolega, który od 5 lat jest z bardzo piękną dziewczyną. To jest instamodelka. Ma 100 tysięcy followersów na Instagramie. W ogóle dziewczyna ma 800 zdjęć na Instagramie. I nie ma go na żadnym. Nie ma. Jakoś tak wyszło, że jest Paryż, Dubaj, Ibiza, Barcelona i pafła nie ma. A przecież ktoś te zdjęcia robi, prawda, po drugiej stronie. Ale słuchajcie, te zdjęcia naprawdę, to jest, ma tak perfekcyjnie prowadzony profil. Mamy na przykład, jest plaża, zachód słońca, tak, no i ona klasycznie bikini, więc mamy dupka, dupka, pięty. No i klasyka, czyli ha, ha. Ale to jest klasyka. Są jeszcze lepsze z jachtów. Ale teraz moje ulubione. Słuchajcie, no bo kiedy zaszła w ciążę, no to pojawiło się zdjęcie tak zwany damski krzyżak, że stoi i jest takie ha, ha, ha. I teraz dziewczyny, o co chodzi z tym krzyżakiem? Czy jest na to jakaś teoria? Coś? Siku. Coś w tym jest. Ja też tak myślę, że im bardziej nóżka do przodu i puenta, o, tak, tym bardziej siku. A im bardziej zapięte, tym lepiej widać biodro. Ale najlepsze jest to, że ten krzyżak to jest domena raczej kobiet, prawda? Bo ja nigdy nie widziałem, żeby 5 chłopa stało i panowie, tylko 100 mil Olsztyn. Ale wracając do tematu, zaszła w ciążę. Wreszcie zaszła w ciążę i nagle rewolucja na Instagramie. Mamy Paryż, Dubaj, Ibiza, Barcelona i nagle dębki. I we dwójkę stoją wreszcie na pierwszym zdjęciu, słuchajcie, plaża w dębkach, cieplutko, brodzą w wodzie. Ona oczywiście w bikini stoi, zajarana, z brzuszkiem. On obok, też z brzuszkiem. Nagle te dwa brzuchy połączyły się w takie serce w ogóle. Ale zobaczyłem, że oboje stoją zajarani na fotce, więc zabrałem kolegę na piwo do pubu, no i tam mu gratuluję. Mówię, Paweł, wreszcie twoje życie idzie w dobrą stronę, będziesz ojcem. Zdrowie, chłopiec czy dziewczynka? On mówi, Adam, najważniejsze. Żeby było białe. Jest średnio biały. A powiedział, chuj, tam Adam najwyżej wychowam go na koszykarza. Rozjebiemy to NBA. Wiadomo, zawody są różne. Ja akurat skończyłem technikum ekonomiczne o specyfikacji księgowej. Mój jeden dobry kolega symultanicznie, równocześnie kończył gastronomik. Wiecie, 6 lat mu to zajęło. Gastronomik kończy się w 4 lata. Z czego on kurwa nie stał? Z bajaderki? Ze spaghetti? Ja się pytam. Słuchajcie, 2 lata popracował później w zawodzie, w budzie, z jedzeniem, w budzie z fast foodem pod stadionem piłkarskim i powiedział, że się wypalił. Ja mówię, człowieku, jakim cudem? Mówię, a daj spokój, jak nie mam amfetaminy, to nie daj rady. A jaki jest feta, to co? A, wtedy jestem wirtuozem. Jak można być wirtuozem w budzie z jedzeniem? Że co, przychodzą kibole i on tam nagle... Łop, Pascal Brodnicki. Bonjour, łysy pały. Teraz będzie moja specjalność dnia, jak ja to mówię, gówno. Będzie troszeczkę z podłogi, troszeczkę z szuflady i jak ja to mówię, zapiekanka numer 14. Dam jakiś kolega drugi jeszcze po amfie akurat robi burgera i tam... I'm telling you, this burger is absolutely delicious. I szefu, słuchaj, się stoi w rogu, a ten już ma koks, więc się tam nafurał i... For fuck's sake, mate, this burger is rubbish. Get the fuck off of my kitchen. I tam sobie żyją. Nie jestem ani patusem, ani katolikiem, okej? Okay? Ja jestem bardziej takim patolikiem. Ale strasznie wkurza mnie ta nagonka na Jana Pawła II i to, co się dzieje obecnie w internecie. Papież Polak był naprawdę fenomenalnym człowiekiem. Potrafił wyjść na balkon przed 500 000 ludzi na Watykan. Tak, trzeba mieć odwagę. Wychodził i... Witaj się, bracia i siostry. O kurwa, jak tu wysoko. Jak zobostawi tu burek, ten będzie zbawiony w imię Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna.
Jestem jednym z niewielu komików, którzy bronią Jana Pawła II. Po pierwsze, że chłop już nie żyje, więc ciężko mu cokolwiek udowodnić. A po drugie, zarzuca się papieżowi, że wiedział o pedofilii. No pewnie, że wiedział. Słuchajcie, jak miał nie wiedzieć, skoro to się dzieje w kościołach na całym świecie? Ale co on miał zrobić do cholery? Co miał? Wsiąść w papa mobile? Wysiąść gdzieś w morągu i... Proszę, biedne dzieciaki. I Gamoniu, chowaj tego siusiora. A ciebie, gnido, widzę tu trzeci raz. Niech stąpi Duch Święty i zabierze wam fartucha na wieki. No słuchajcie, no co miał zrobić biedny Jan Paweł II? Na pewno o tym wiedział, na pewno czuł się z tym bardzo źle, ale musiał godnie reprezentować Kościół. Jakoś nie wydaje mi się, żeby Jan Paweł II był złym człowiekiem. Co, myślicie, że mógłby podejść pod przedszkole i powiedzieć: a kto ma takie brzuszki? Nie wydaje mi się. Poproszę o brawa dla Jana Pawła II.